Stoimy tutaj w takim miejscu, takim splocie ulic, które tworzyły serce żydowskiej Warszawy z różnych powodów. Dla mnie jest ważne, że tworzyły z powodów literackich, bo tutaj znajdowało się kilka ważnych bardzo instytucji kulturalnych i literackich. Między innymi miał tu swoją siedzibę Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich na Tłumackiem 13. Tutaj znajdował się Teatr Central, tutaj znajdowała się również siedziba Związku Artystów Scen Żydowskich. Tutaj znajdowało się nieopodal, już może nie w tym samym miejscu, ale redakcja Literarische Blätter, drukarnia Kulturligi, drukarnia, wydawnictwo Kletkina. Także jest to miejsce, w którym było całe mnóstwo żydowskich instytucji kulturalnych, literackich, gdzie spędzało się czas na wieczorach literackich, na piciu dobrego alkoholu, na tańczeniu shimi. Adres, który stał się takim światowym adresem literatury żydowskiej. Literatury żydowskiej, która jest literaturą żydowskiej, myślę, mam na myśli tutaj literaturę jidysz, która jest literaturą bezpaństwową, diasporyczną, pozbawioną swojego państwa i swojej stolicy. I to Tłumackie 13 stało się takim adresem centralnym dla rozrzuconych po świecie literatów żydowskich. Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich powstał w 1916 roku, czyli w czasie I wojny światowej, rok po śmierci Itzhoka Leiba Peretza. Itzhok Leib Peretz to jest klasyk literatury żydowskiej. Zmarły w 15 roku, taka postać, która skupiała życie literackie w swoim salonie, jednym z kilku ważnych salonów literackich w Warszawie. Tutaj mamy Leszno 2, to jest kawiarnia sztuka, Leszno 1 to jest Teatr Central, Atelier Altera Kacyzny, obecnie tam się znajduje Instytut Sztuki PAN, to jest także drukarnia Händlera, słynna drukarnia Händlera, która bardzo dużo rzeczy drukowała, między innymi awangardowe almanach, ale nie tylko. Leszno to też jest redakcja, jedna z redakcji Literarische Blätter, najważniejszego periodyku międzywojennego Warszawy. To są takie wiadomości literackie pisane w jidysz. To jest też miejsce, gdzie znajdowało się wydawnictwo Kleckina, jedno z najważniejszych wydawnictw międzywojnia, Kulturliga. Lewicowa organizacja kulturalna, która prowadziła i wydawnictwo, i prowadziła szeroką działalność kulturalno-społeczną. Nie wiem co jeszcze. Tutaj też na Lesznie, naprzeciwko właśnie Tłomackiego, znajdował się Związek Artystów Sceny Żydowskiej. To jest takie miejsce i taki kawałek historii Warszawy, którego nie widać. I myślę, że dobrą okazją, żeby przypomnieć sobie to życie, bardzo bujne życie literackie, dokonania tych licznych artystów, pisarzy, dziennikarzy, będzie Marsz Pamięci, który Żydowski Instytut Historyczny organizuje 21 lipca, na który Państwa serdecznie zapraszam.